No, tak witajcie wszyscy späť pri pokračovaní Zaklinača 3 Geralt's Rivie a datadisku Víno a krev, alebo o víne a krvi. Momentálne mám nahratých, ja už neviem koľko hodín, milión hodín mám nahratých. A milión aj nie, ja vám to trochu preháňam. Piči kurvy! Neznášam toto vyzigelný systém, skurvený. A ten odrazu hajdavere ma brodne. No. No poď. Poď kurva. To piči cvalaj. No. Prečo nechce cvaliť kurva? Piči! No konečne, no však toto jeď. Ne. 6 s tebou. Aha, iba cval. No nie je tá možnosť. Veď toto? Aha, teraz to je. Konečne. No aj tam tá možnosť nebola, že dvojitý cval ty vole. No do piči, musím ja tak dole, kurva. To je zná kokot. Ale zistili sme, že tie meče sú brutálne. Aj tá veľmi strovská zbroj. Takže som v podstate veľmi star. Zaklinač. Tak a ako som to spomínal, ideme hrať Gwyntový prebor. Neviem, či sme ho všetkých porazili, asi nie, ale... Píš, tu sú také zvuky a tu je tá banka vybaná. Ofická banka. Čo? Banka. Muszę chyba iść z tym zębem. Trzeba wrócić w ciągu dnia. Trzeba wrócić. Koko, kurze godziny ty wolę, powiedz. Aha. Aha, już otworzone, ważnie. Ważnie. Nie ma bezpieczeństwa. No to mnie zajmowało. Witam, banku Cian. Chciałbym... Bardzo proszę. No, ci jestem to. Do... No, super. Dalsze pieniądze wymienię. Tu na... som nie chcę być. Nigdy w żywocie, bo tam jest to najkokotniejsza misja, która mogła być. Ale zase... A druga była bardzo zaujímavá. Pretože w banke... by to jest całkiem zaujímavé. To co było? Takže do krčmy, hej, ale musím ísť hore. Tak sa stajem hore. Á, tu schody, jasné. Sa dá očakať. Tak, a tu je krčmička. Wow. Na turniej sú nadal otvarte? Zostalo voľné miejsce dla osoby grajúcej z Kligę. Nie pomôže i mazidło, kiedy jest się takie straszydło. Vítaj. Bądźcie pozdrowieni. Zapewniam, że Skellige jest tak samo mocną frakcją jak pozostałe, a niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. Jestem Geralt z Rivii. Przeczytałem o turnieju Gwinta. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin Monnier, główny organizator. Miło mi cię poznać. Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia jej światu. Z
Skąd pomysł, żeby opracować nową talię? W Beauclair wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta. Podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych krain. Odwiedzaliśmy różne strony świata, ale najbardziej urzekły nas wyspy Skellige. Do dziś mam w głowie obraz ponurych klifów, o które rozbija się wzburzone morze. Zmaganie żywiołów, odległe echo pierwotnego chaosu. To zainspirowało mojego brata do stworzenia nowej frakcji. Całe. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp, które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz znane osobistości. Liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne znane osobistości? Hjalmar i Cerys Ancreid, rzecz jasna. Heros Hemdal, czcigodny druid Myszowór i wielu, wielu innych. Długo mógłbym opowiadać. Mam pytanie. Czy mogę przystąpić do turnieju? Tak, mam jeszcze wolne miejsce, ale jest jeden warunek. Będziesz musiał zagrać kartami z frakcji Skellige. Widzisz, prosiłem o to wielu wytrawnych graczy, ale oni boją się nowinek. Bardziej zależy im na wygranej niż na przygodzie. Więc wolą pozostać przy swoich starych, wypróbowanych taliach. Jednym słowem, potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorsze niż tradycyjne talie i wygra turniej kartami zaprojektowanymi przez twojego brata. Widzę, że doskonale się rozumiemy. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się godnie? Może być twoje, jeśli zwyciężysz. Rzeczywiście niebrzydkie. Ładnie prezentowałyby się w domu, na kredensie. Zgoda. Zagram tą nową frakcją. Bardzo miło mi to słyszeć. To mój szczęśliwy dzień. Jest jednak pewien szkopuł. Dysponuję jedynie podstawową talią Skellige, ponieważ mój brat rozdał lub przegrał wiele kluczowych kart. Jak rozumiem, nie poradzę sobie na turnieju tymi kartami. Można temu łatwo zaradzić. Wystarczy zmierzyć się z lokalnymi graczami i wygrać od nich brakujące karty. To zresztą będzie dobry trening przed turniejem. A oto karty, które mi zostały. Weź je, proszę. Resztę zostawię dla siebie, bo też zamierzam grać tą frakcją. Mam już wystarczająco dobrą talię, by zagrać na turnieju frakcją Skellige. Mogę spojrzeć? Tak, zgadza się. Zapraszam z kartami za 2 dni. Wtedy zaczynamy zawody. Nie pomoże i mazidu, kiedy jest się takie straszydło. To za 2 dni są bracie za Dunaj, no możemy przefukać, a po prostu z kimi kartami grać? No to by są mało. Jeszcze z jednym musim grać, gdzie są nachadza... Jezusi Kryście. Jeszcze z jednym musim grać z Skellige karty, aby są zyskał. No, starałem to tak, to, że... A, tu jest niečo. Gdzie zase peniaze získam? Lebo ja peniaze potrzebuję. Są tutaj koľko mi dalové. Bo som potulný rytier. Gdzieś to rytce. Witajcie, rycerzu. W Beauclair dużo się mówi o waszej odwadze i oddaniu. Z tego ty... Dzięki. A idziemy na karticzko Gwint 500. Tak, idziemy wyskuszać te nowe karticzku. Gwinta, no ale burzy, będziemy musieć grać za Skellige, to znamy na... Jasne. A walach, ano. Takže jednu mraz.
Dobre. Tie kačičky sú dobre, tak tie dá 2. Jeho a tie 1, 2, 3. Olaf. Heimar, Myšľov. Potom ju určite, jeho, to je tiež zaujímavá kartička, samozrejme tie 1, 2, 3 kartičky tieto budú zaujímavé. A ešte potrebujem nejakú špecifickú, no zrovna, rozmýšľam či jeho, hej, ale asi hej, no. Grau nie. Lugoša nie. Tie lode, no. Tie válečné Dakary môžu byť silné. Piráta sa mi zíde. Ešte nejaké špecifické kartičky. Tak Berserker určite. Mladí Berserkerovia, samozrejme tieto lode. Mladí Berserkerovia. Triss. Použijem aj toto. No nič, dobre, Vačný rok, Geralt z Rivie. Toto nič. Odima by som zrušil, pretože Odim je... Nemá vojaké silné karty. Olaf. Ten je silný jak svinia. Heimar, Myšľov. Brandim, to je dobré, to sedí. Dakary môže byť, pretože je to dobré. Tieto tie karty sú také na kokot, pretože sú samostatné a nie je to tak spolu. Toto nepotrebujem, aj keď táto karta bola zaujímavá celkom potom, neboji. A týchto mladých troch nepotrebujem. Berserker iba jeden je. Čiže Myšľov, keď bude. Tak v podstate iba toho jedného zadeli, hej. Čo je problém proste, lebo to je 2. 2 body, no a... Ne, ich proste nechcem a... To je hovne toto, hej, akože... Ale zase... No, nechám to tak, uvidíme. Nehral som tak. Nechcem zdať, ja to... A veliteľia sú dvaja, teda jeden je... Zamícha, objeme radšu všetky karty. Dobre, to môže byť. Jednotky pri špatném počasí stracia jednu polovinu svojej síly. Čo nie je zlé, to môžeme využiť. Aha, Nilfgaard. Tak poďme na to, Skellige, no. Tak, Nilfgaard má toto. Berserker môže byť. Toto môže byť. Tak vymeníme túto kartu. Výborne. A túto kartu. Dobre, môže byť. Som na ťahu, hej. Tak samozrejme zberiem ďalšie dve karty, no. Žiadna hudba. O, Berserkerovia, no. To je také hovno platné. Žiadna hudba. Žiadne tradície. Tak skúsim nejakú hudbu. Tak žiadna hudba, nič. Škoda, sa to nezdvojnásobuje, to je blbosť. Nemám žiadne dobré karty. To je pičovina k trati. Dá sa táto karta, plus ešte dve navyše, čiže ešte jedna navyše z baličku. No. Myslím, že to asi tak spravím proste, že... Na to som celý čas čakal. Aby som získal ďalšie karty. Uvidíme, ako Nilfgaard zautočí. Ó, to je celkom zaujímavosť. Sprúbne.
dostal som ďalšiu výbornú kartu. Môj protivník prehral, takže potrebujem získať toľko bodov. 2 mi stačia. A ešte 8 bodov k tomu, hej. Nie, to tu si nechám. Tak, to by malo byť OK, ale nejakú by som mohol dať, nie, žiadnu. Toto bude, to sú kokotské karty. Som na ťahu, hej. No nič, tak ako, ja nemusím byť vôbec na ťahu, pretože je to úplne uprdele, v podstate. Ani som nezískal žiadne bonusy, nič. Neby to bolo na hovno. Pokvíťanie, no samozrejme, že to je mňa hovno. Posledné kolo, kde musí vyhrať. Ja nemám bohu, jak silné karty. Toto? Ja som neviem, že sa nejaké karty vrátia. No dobre, no. Tak v podstate si stiahneme túto kartu, pretože to je to silná karta. Lebo tento efekt je super pri... Malo by to fungovať. Nie, nefunguje to, dý v pole. To piči! Som to dojebal, jak sa nám dalo, podľa mňa. No a koho vrátim teda do útočného? Do pole position. Nemám koho, ty vole. Tak asi najskôr tuto. Á, konečne hudba, ty vole. Skúsime to trošku do boja. Wow, výborne. Zatiaľ to celkom je sľubne. Samozrejme on si dá 9 bodov ešte plus mne, tak to je skôr pre mňa výhoda ako pre neho. Plus 12 a z toho krabičky, no neviem, uvidíme, akú sa najsilnejšiu kartičku by som mohol vyťahnuť. Do útočnej fázy. Zdvojnásobiť 6. To vidím asi ja tak. Toto je na hovno, tak zdvojnásobím 6, to je asi najviac bodov, ktoré môžem momentálne dosiahnuť. No 58 bodov 3 kartami. Bude to ťažké, ale dá sa to asi. 10. To sú strašne spadné karty teda. 20. To je 40, ale 58 nemá šancu. Dá sa s tým bojovať, vážne, ale no. To som mal asi šťastie, tak najskôr. Ty vole. Dá sa vyhrať s tými kartami, ale tak to bude veľmi ťažké a stovku za tie karty. Stovku za tie karty, ty vole, počkaj, kde mám ísť? To asi pojem na opačnú stranu teda. Stovku za tie karty som vyhral. A poraziť skelickými kartami, hej, no tak. Potrebujeme ešte jednu skelickú kartu. A kde je tá Aircrake a toto je ono, nie je tam. Chýba mi tá jedna karta. Teraz trošku teleportneme. To je na hovno toto bude, ja neviem, asi. No nič, ideme tu nám. Získam všetky karty, to je tak ako v prvom rade. To je kto? Bylinkarka. Pięknie pach. Pięknie. Na ból brzucha wolę korę wierzbową. Albo kłącze kosaćca. Dziurawiec może wywołać zawroty głowy. Wybacz, nie wyglądasz na kogoś, kto zna się na ziołach. Znam się. I nie szukam byle chwastu, co rośnie na każdej łące. Tylko rzadkich składników. Możesz mi pomóc? Czy mam szukać dalej? Sam oceń.
Dobra. Tak, fajn, co mu tam zacnę w linkę 2, aż to jest w linkie, nie? Także alchimia. Będzie dobrze. Nie ma nikt do tej one. To jest straszne. Możemy wyrobić to tam. Super, to mi tak pomoże. Dobra, nic. Gwinta, na co to przyszedł. Wygrać gwinta. Może zagramy w gwinta. Tak, ale teraz... No a toto tu nasz super karta. Mam limit tych kariet urasnych. Wow. Tak poczekaj. Ja mam tu na... to jest sraczka. Lugosz silnie sraczka. Modra grubość sraczka. Boże, to sraczkowe karty, kurwa. Ja by som potreboval nejaké tik by som to do portelu úplne. To sú 4, ale zase majú tú odolnú ruku, hej. A 4x4 to je super. Lehký Dakar. Jeden berserker. Je tu... no nič, uvidíme. Ty kokso. To je strašne ťažké, ale uvidíme. No. Takže má Nilfgaard. To sa zíde. Toto nepotrebujeme toľkrát. Máme toto, to je super. A tak áno, super. A toto vymeníme. Wow, toto je super. No dobre, ideme na to. Som na ťahu, tak v prvom rade si počítame ďalšie dve karty. Budeme do píči, ďalšie dve nakoľko od karty. Aha. Takto zrušíme dve karty naraz, čiže budeme 3. Jednu z balíčka, jednu tam, a toto je dôležité, 12 bodov, hej, zatiaľ. Tak poď. No mi to úplne celé zrušil. Šikovný si kamarát. A teraz sleduj, čo spravím... ja. Zatiaľ tak jednoducho. Neviem, proti akému protivníkovi sa chystám, takže... asi úplne silné karty nemôžem dať. Toto s tým bude úplne super. Mám taký tušák, že to tak bude aj. Poviem, že 10 bodov. No problém je ten, že... Osmičky, áno. Au! Fucking hell! Kurva! Dobre, berem späť. Tie karty sú kurva silné. S týmto. Som naťahuje. No nič, tak ideme na to. S týmto ešte môžem vyhrať, teda to silné karty to sú. Wow. Letos gulety. Teraz sleduj, kamarát. Ona plus 3 plus toto. Všetky 3 karty určite aj jasne, plus 2, 12, 13, 61, wow, môže použiť ešte hnusnú kartu, ktorú nie... Ale ja mám výhodu, 7 presne tak, že toto, ešte môžem to zvojnásobiť, wow, on sa mi to vrátilo, ja odpadnem, to nemá chybu, a to ešte... Mám jednu kartu, síce ktorú dvojnásobím. Ale nemám čo zničiť. Dve karty. Ale je to také na poslednú chvíľu a s tým neveľa nespravím. 30. 55 bodov. Wow. S tým kartami sa naozaj dá vyhrať. No. Sú to silné karty, hlavne tamtá. Lučník. Od varu. Tak, ja ešte pozriem vedľajší úkol. A ideme do turnaja. Samozrejme. A skąd ty máš také koťo? Takže sa vrátime na ten turnaj.
Jedwabitie, tuna, aha. Stále to bude asi najbližšie. No samozrejme, tu posvíme 2 dní. Na námestí však prečo nie. Môžeme si to dovoliť. Ładna melodia. Až nie? Ja debil. Dobre, zahraj tu na raj. Ulubieniec księżnej pani. Počkaj, je tu ešte nejaká ďalšia misia. Vyhraj nad koho, zisti, ak sa jej dá vyhrať. Zaklinu chcú rozhod vrátiť. Aha. No jasne, to určite idem robiť. Tak toto budem robiť asi takto teraz pre zmenu. Čiže tú hladnú ženu. Čo som odklial. Že ako sa má. Idem sa s ňou porozprávať. A keď už tu budem, tak rovno akože sa... A tu je už. Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę, Wiedźminie. Nie oczekuję wdzięczności. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. O tak. Dzięki opiece Barnaby Bazylego szybko wracam do zdrowia. Dużo wycierpiałaś. Dobrze, że mogłem ci pomóc. Tak. Setki lat cierpienia. Wiesz, co było gorsze od głodu? Obserwowanie, jak moi bliscy, moje dzieci starzeją się i umierają. W tej chwili moja rodzina już nie istnieje. Ostatni przodkowie odeszli kilkadziesiąt lat temu. Nie mam dokąd pójść. To duży dom. Spore obejście. Możesz tu zostać. Naprawdę? Nie chciałabym nadużywać twojej gościnności, chociaż... Tak? Po tym wszystkim, co wycierpiałam, po latach głodu mam tylko jedno marzenie. Móc wreszcie gotować strawę, którą da się przełknąć, delektować się smakami i zapachami przypraw, zasiadać z innymi do wspólnego stołu. Jeśli właśnie o tym marzysz, to nie widzę problemu. Mogłabyś pomagać Barnabie Bazylemu w kuchni. Jadłaś jego obiady, więc wiesz, że do kulinarnych wirtuozów nie należy. Nic nie uczyni mnie szczęśliwszą, dziękuję. To ja dziękuję. Temu domowi przyda się kobieca ręka. Jest jeszcze coś, o czym chcę ci powiedzieć. Wiele lat temu mój ojciec zbierał kosztowności na mój posag. Jednak nie zdążyłem wyjść za mąż. Mnie te precjoza już się nie przydadzą, ale dla ciebie... Cóż... Niech będą wyrazem mojej wdzięczności. Gdybyś zechciał je znaleźć, musisz iść do mojego starego domu. Do Tastamary. Posag jest ukryty w jednej z beczek w piwnicy. Jeśli ostukasz beczki, na pewno znajdziesz właściwą. Tak zrobię. Dziękuję. Jesteś pewna, że nie zaczniesz tęsknić za ludźmi? Nie wiem tego. Chyba jeszcze zbyt mało czasu upłynęło, odkąd zdjąłeś ze mnie klątwę. Ale jakoś... na razie nie ciągnie mnie do miasta. Kiedy byłaś Wichtem, odwiedzałaś domostwa. Tak, ale zawsze wchodziłam do domów w nocy. Kiedy wszyscy spali, szukałam łyżek. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie. Jeżeli uznasz, że masz dość mieszkania u mnie, po prostu powiedz. Nie chciałabym wyjść na niewdzięczną.
A ja nie chciałbym, żebyś tu była wbrew swojej woli. Nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś z twoją przeszłością będzie się garnął do kuchni. Boisz się, że w twoim domu będę gotowała to, co gotowałam jako wicht? Liczę, że jako człowiek będziesz miała lepszy gust. Możesz być tego pewny. Już jako dziecko lubiłam gotować. Moja babka była prawdziwą mistrzynią kulinarną. Jej wół pieczony w całości był sławny w całej okolicy. Myślałem, że byłaś właścicielką posiadłości ziemskiej. Masz na myśli to, że kobieta z moją pozycją powinna mieć kucharza? Oczywiście masz rację. Miałam najlepszych kucharzy. Ale to ja wymyślałam potrawy. Oni je tylko przyrządzali. Do zobaczenia. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Pamiętaj, że zawsze będzie czekała na ciebie ciepła strawa. Zamówiłem. Ale mnie to teraz samo zajmę, pretože... kurwa. Padnie od ciągłego galopu. Tak mam takie poczucie, jakby zaklinać... na koniec ostanie... lubi ci. Zaklinacz na koniec ostanie. Tutaj tam. Tuna. Precam tu to ma piękne. Czemu chyba ma winicu? Jedło. Wszystko. Mam pici robi niečo. Gdzie by som dać robił? No i idziemy se zapisać do toho turnaja. Pred tým turnajom to si asi riadne uložím. To tak blízko, to som aj nevedel. Len až na to, že to je... sakra, dobre, jo, počíme, áno. Dobre, nie, to... Málo toľko jedla. Fakt je toto veľmi pekné. Priam úchvatné. Takže s skelickými kartami, hej. Potom si ich ešte nastavím. Takže uložiť, uložiť. Vítaj v Bažanča. Čože? Do jakiej potrawy używa się sztućców takiego rodzaju? Cholipcia, to wygląda na fikuśną łyżeczkę do bulionu albo jakiś klucz. Tu coś jest napisane? Tak. Ta karteczka skierowała mnie do was. Wiesz, co może otwierać? Nigdy jej wcześniej nie widziałam. Ale poszperaj w piwnicy. Tam zostało jeszcze mnóstwo szpargałów po poprzednim właściwie. No ale ja chcę iść. Gwint. Okresny prebór. Teda, kiedy żeśmy ślubili dneska, że ten gwint budeme grać. Nie, tu jest ten hrabie kokote. Witaj, miło cię znów widzieć. Jak znajdujesz frakcję Skellige? Przypadła ci do gustu? Bardzo dobra frakcja. Zagram nią z przyjemnością. Miło mi to słyszeć. No dobra. Może opowiesz mi wcześniej o zasadach? Najpierw przedstawię uczestników. Są nimi znakomici gracze z całego świata. Hamal Ogndangbal, kupiec ofirski. Eryk van Vrok, patrycjusz z Nowigradu. Oraz przedstawiciel Skellige. Nie jestem przedstawicielem, tylko przedstawicielką. Nie widać? Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Oto Agneta Skold i jej wyspiarski temperament, który mój brat porównałby do gejzera. Zasady są proste. Każdy z graczy ma przypisaną frakcję, której nie zmienia aż do końca. Przegrany zawsze odpada z gry. Najlepszy z zawodników spotka się w półfinale ze zwycięzcą poprzedniej edycji turnieju. Jego ekscelencją, ambasadorem cesarstwa Nilfgaardu, panem von Hinnem.
Skurwysynam. A na zwycięzcę tej rozgrywki w finale będę czekał ja we własnej osobie. Ręce precz od Gwinta! Żadnych nowych frakcji! Można wiedzieć, kto będzie grał jaką frakcją? Nie jest to żadną tajemnicą. Eryk Van Vrok zagra Królestwami Północy. Jego ekscelencja, w patriotycznym geście, zdecydował się na Nilfgaard. Hamal Ogn Dangbal zagra frakcją potworów, a Agneta Skold wybrała Skojatel. Ja oczywiście czekam na finalistę Stalion Skellige. Jestem zdecydowany dowieść jej wartości. Przed budynkiem zebrało się całkiem sporo niezadowolonych. Ręce precz od Gwinta! Nie chcemy nowej frakcji! Monety, pludraku! Wara od tradycyjnych wartości! Nie wszystkim podobają się moje zmiany. Tradycjonaliści mają do mnie żal za moje próby włączenia Skellige do kanonu, ale nie zaprzątajmy sobie nimi głowy. Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, możemy zaczynać. Zapraszam na taras. Niebawem Herold ogłosi rozpoczęcie turnieju. Zaczynamy turniej. W pierwszej rundzie Agneta Skold zagra przeciw Erikowi Van Vrogowi, a Geralt z Rivi przeciw Hamalowi Ogn Dangbalowi. Pretty hej. Chodźmy do stolika. Życzysz sobie podbić stawkę? Co masz na myśli? Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go. A jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. Tak. Niech i tak będzie. Zaczynaj. A możemy radzić nową frakcją? Nie, ja nie możemy zwolić na frakcją. Dobre. Ta burka. Aha. No nic, idziemy na to. Dobra karta. I menu tu do kartu. Na piciu karta. Wymienimy tu do kartu jeszcze. Niecham tak, widzimy czy to wygram. Bo to za małe. Brisheri, wracam. Su Brisheri. Zaczęło mi dobre. Wracacie jak ja. Widzimy jakie silne karty ma Brisheri. Kurwa, fix! O! Nie sprawił nic? Dobre. Tato karta mi je na kokot. Sześć. Trzy pieci.
pisać, skoro słuchaj o tym, że kto z kogo. Samozrejme. Teraz to trošku taktika, technika. Vorne. Ja som tiež spokojný. Pretože tu nemám šancu vyhrať. Že ja nedostám nič. Prejem viac ako dvojku. No a teraz čo? 4-4 karty. Táto mi je úplne na kokot. To piči. Wow. Mám to nejakú? Karta, ktorá vzadu. Do piči! Čo si robíš srandu? On si myslí, že ja mám na to šancu? To sú kokotkarty, strašne. Proti príšeram, hej. Cia, to serem. Nie dość, że odpadłem z turnieju, to jeszcze straciłem miecz. Tak to już w życiu jest, że szczęście jedno. Nie przegrałbym z tobą, gdybyś grała uczciwie. Tam, skąd pochodzę, nie puszcza się płazem takich obelg. Jeszcze raz zarzucisz mi oszustwo, to urżnę ci język. Dosyć tego! Ręce przy sobie! Pamiętajcie państwo, gwint to sport dżentelmenów. Dlatego Wynoście. No jasne, co inne. Dobra, musím to spraviť trošku inak. A to je gwint nízka. Pretože to chcem hrať. Načítať hru, ručné uložení. Pretože to chcem vyhrať. Takže nemám žiadne super garičky, to musí, toto je o náhode, čisto o náhode. Dobre nič, tak ja to zatiaľ nechám tak a uvidíme pri ďalšom kole. Čaute.